Żona reprezentanta Polski, nieważne kto, no powiedzmy Zuza Spaniel, reprezentanta w piłkę nożną, marzy, pisze portal, o karierze influencerki. Założyła wideobloga o makijażu i wsadziła swoje zdjęcia z makijażem, no i się posypały na komentarze. No tylko usta wydymać to każda chce, robić to nie ma komu. Kogo obchodzi to, no, dajcie zdjęcie Carlosa Rivery, nie? No i takie tam. Kto to jest influencer? To jest osoba często znana, która wpływa na opinię innych i na tym zarabia, wciskając ludziom różne rzeczy. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa influence, wpływać na coś, oddziaływać. Czyli influencer to po polsku w przypadku pani wpływaczka, w przypadku panów wpływak. Ale influencer, no oczywiście ładniej i poważniej brzmi. Są różne rodzaje influencerów. Jest feed influencer, to osoba, która ćwiczy, stosuje diety i opycha za kasę od producentów produktów z tym związany. Są influencerzy modowi, technologiczni i tak dalej, i tak dalej. Wpływowi influencerzy przytulają niezłą kasę i słuchajcie, babam, niespodzianka, ja też postanowiłem zostać influencerem. Life influencerem, czyli influencerem życia, czyli po polsku wpływakiem życia. Tak. Mam zamiar popularyzować życie jako takie, prawda? Motywować do poznawania życia i jego polubienia. Na dobry początek, by dać przykład, ogłaszam siebie cotygodniowym ciachem dekady, którym jestem. Teraz parę mądrze brzmiących banałów to podstawa działalności motywatorów i motywatorek influencyjnych. Notujemy. Podziwiaj tych, którzy podziwiają. Bądź sobą, a nie będziesz kim innym. Nie schodź na dziady. Traktuj życie tak, jakbyś chciał być przez życie traktowany. Bo życie jako takie jest wartością samą w sobie. Notowaliście? No psz.